Halo, halo, hej, siemano wszystkim z kasy, stąd Hades i witam was w kolejnym odcinku z RimWorld. Słuchajcie, słuchajcie. W sumie nie wiem jak co macie słuchać i tak dalej, ale dobra, teraz tak, muszę się skupić na paru rzeczach. Ekwipuj drewniana maczuga, nie jesteś mechanikiem, czy ty mógłbyś, tak, ty zajmij się naprawą naszej wieżyczki. Okej, czyli te pułapki działają. Automatycznie, jeśli to... Okej, dobra, teraz tak, w ogóle, tak, pisaliście mi parę porad, między innymi tak, teraz tak, wziąć podłogi. Czy ja mam jakiś, mam metal, ale ja chyba tu z drewna zrobię, chociaż nie wiem, czy ja chcę z drewna, czy z betonu. No, z betonu by to lepiej wyglądało. Najlepiej jakby tutaj wziąć sobie to wszystko betonowymi płytkami, wyłożyć i wtedy nie będzie tu nic rosło. To jest dobra, to jest dobry pomysł i pewnie tak zrobimy, ale jeszcze nie, jeszcze nie teraz, prostych po prostu powodów, z powodów takich, że no, że w sumie nie wiem, że w sumie jeszcze nie wiem, ale dobra. Musimy tak, tu sobie naprawić. Tu musimy sobie naprawić wieżyczkę. Tu mamy dwie wieżyczki już, to się ceni. Maczugę też byś mógł wziąć. Okej, ładnie z energią dajemy sobie radę. Table ma obniżoną nastrój. No, chcesz rozrywki. No, masz rozrywkę w sumie, nie powiem. Nie powiem, że nie. Dobra. Teraz tak, może zacznę budować właśnie im pomieszczenia. To jest, myślę, dobry pomysł. Meble, znaczy tu były gdzieś do planowania, że można planować tu różne rzeczy, ale nie wiem gdzie. Ale nie wiem gdzie, ale dobra, drewniana kłoda. Dobra, teraz tak się zastanawiam, gdzie im te pokoje zrobić tak na dobrą sprawę, bo mógłbym tu w dół się rozwinąć troszeczkę. Czy to jest do samej ściany? Tak, to jest do samej ściany. Czyli mógłbym, powiedzmy, ogrodzić sobie to, zrobić coś takiego. Aha, okej, tutaj mamy to, aha, i tu jest wieżyczka. Dobra, czyli to nie może być na dole jednak. Mogę tu zrobić im jakieś pokoje. Tu byłby hol jako taki, nie wiem, właśnie tak się zastanawiam, gdzie ja bym mógł to w sensownym miejscu zrobić. Znaczy, no, równie dobrze mógłbym to tu na dobrą sprawę walnąć, taki budyneczek, i później bym się tak naprawdę martwił o resztę. I chyba tak zrobimy, bo wtedy jako tako będę miał osłonę, osłonę przed kilkoma rzeczami, znaczy z kilku stron, nie? I to mogłoby być dobre, czyli tutaj cele zostawimy. To na 10, nie wiem jakiej wielkości ja chcę jeszcze te pokoje zrobić, nie? Więc tak wybudować sobie w ten sposób. I tutaj zamontować drzwi, drewniana kłoda. I tu byłoby wejście. Jedno i dobra, więc na razie niech to tak będzie. Niech na razie tak się to stanie. Tutaj widzę, że zaczynają mi kopać fajnie. Fajnie, i tutaj ty zaczynasz budować. Dobrze, dobrze, o to chodzi. Tutaj wieżyczki będą mnie chroniły przed wejściem tu na górę, na ten placyk, powiedzmy. O, dobra, kolego, weź tak nie strzelaj czy coś. Czy my mamy grób wolny? Mamy wolne groby, więc na spokojnie. Jedzenia mamy sporo, dobra. Dobra, więc jest dobrze. Szalone zwierzę, zobacz miejsce. Bobry, bobry nas atakują. Szalony bob. Wszystkie elektryczne urządzenia wyłączone. No dobra, nie powinno być źle. Nie powinno być tak źle. 21 stopni to jeszcze da radę. Nie. Dobra, ranny, czy ty umrzesz? Ej, aha, nie mamy tego, nie ma prądu, więc może być lipa. W ogóle czy ja zrobiłem to? Nie, nie zrobiłem tego. Chciałem, żebyś ty spał tutaj. Tutaj sobie pracował, no i tu miał jakiś tam czas wolny. Tutaj też, dobra. Czy ty dasz radę? Dobra, dałeś radę na szczęście, dobra. Dobra, dałeś radę i jestem z ciebie dumny.
kolego, więc teraz tak, chcę sprawdzić meble. Meble i lepsze łóżka będę chciał im zrobić, to jest to. Czyli to jest na takiej zasadzie. Czyli mógłbym. Regał na broń to jest nieważny. Okej, czyli duże to nie musi być. Struktury, to jest na łóżko, samo łóżko. Umieśćmy to tak. Tu jest na samo łóżko, więc mógłbym to na tej zasadzie chyba zrobić, tak na spokojnie. Zobaczmy. No i tu troszeczkę taki większy pokój, czemu nie. I tu w każdym będzie na środeczku wejście. Prócz tutaj coś się kombinuje po prostu. W przyszłości podłogi drewniane, podłogi. Dobra, zaczynamy budowę. Kapsuły transportowe, zobacz miejsce. Mamy mięsko, ktoś tu będzie musiał pójść. Aha, w ogóle wy jeszcze tego nie wzięliście, no. Dobra, nie jestem z tego zadowolony. Nie jestem z tego zadowolony, że wy na dobrą sprawę nic nie robicie, nie? Tylko się opierdzielacie. Dobra, ty tu pracujesz już w kuchni. Ty bierzesz apteczkę, żeby naszego kolegę wyleczyć. A ty, jak rozumiem, idziesz... Nie wiem, co ty idziesz. Aha, okej, ty idziesz kłody stawiać, dobra. Dobra, rozumiem wszystko, okej, to są wasze nowe pokoje, ludzie, generalnie, moja ekipo. Więc zróbcie coś wygodnego. Aha, ty tam na rany pracujesz, no niech ci będzie, nie? Chociaż nie popieram tego. Meble, od razu tak, meble. Meble, aj, jak byłoby 4, to byłoby tak fajnie po środku, nie? Ale zawsze mogę to tak umieścić. Dokładnie tak. Tu i tu. Załamany, dezorientacja. No nie. Tylko nie mów mi, że to ci się zrobiło. No dobra, trudno. Teraz tak, jeszcze lampki w każdym tym muszą być. Energia. Teraz tak, kabelkami trzeba poprowadzić troszeczkę tutaj. Dobra. Będzie dobrze, niedługo będziecie mieli lepszy komfort w pokojach. Tylko może być problem z klimatyzacją. Znaczy, klimatyzację prawdopodobnie umieszczę w każdym pokoju taką samą, żeby na 20 stopniach to się mniej więcej trzymało. W ogóle tak, gdzie jest jeszcze jeden kolega? Dobra, czy ty coś niesiesz? Tak, ty niesiesz mięso, dobra. Ty niesiesz mięso, więc jest całkiem spoko. Więc no, dzisiaj się skupiamy chyba głównie na takim takiej rozbudowie. Dobra, chciałbym, żebyś pochował to ciało. Aha, czyli nie pochowacie go, dobra. No przecież jest tu miejsce, halo. Jest tu miejsce, to dlaczego nie? No zawartość nic, to powinno, no ktoś powinien się tym zająć. Transportem, czy będę mógł go zjeść? Aha. Okej, a jakbyś go mógł pochować, dziękuję. No, o to chodziło. No, jakbyś mógł pochować go tylko, to będzie dobrze. Aj, dobra. Teraz tak, wieżyczka będzie tu broniła nas. W ogóle moglibyśmy... Obrona. Kolejne jakieś pułapeczki mógłbym popostawiać. Drewniane ten... tak, jeszcze parę pułapek, bo jak rozumiem... Te pułapki nie działają na moich, więc całkiem przyzwoicie. Działają na naszych przeciwników, więc tak na tym powinniśmy się skupić. Dobra, tutaj budujecie ściany, no powinniście też wyciąć parę rzeczy. Oczywiście, 20 stopni 35 na zewnątrz. No dobra, będzie gorąco w kolejnych dniach, więc musimy... Bobry! Spróbuję... Grupa głodnych bobrów alfa właśnie przybyła. Ja tych bobrów tak naprawdę nie chcę za bardzo ruszać, ale ty idziesz tam. Nie idź tam, nie, F, nie bierz tego. Te bobry będą naprawdę uciążliwe, bo mogą zjeść raz wszystkie nasze drzewa, a dwa są naprawdę mocne.
Jak zaczną nas atakować, no to będzie źle. Czemu ci nastrój? Przerwa widziała zwłoki, brzydkie otoczenie, słabe samopoczucie. Oj, no co ja mam zrobić? No nic nie zrobię, no po prostu jakbyście mogli skończyć małe co nie, nieco. Jak już wszyscy wstaniecie, to po prostu ja tutaj zaraz dam wam, przypiszę was do łóżek nowych, znaczy do nowych pokoi. Okej, okay, tutaj jest kolejne. No i tutaj będzie oczywiście kolejne, więc jest okej, wizytacja jakoś mnie nie rusza. O, tu jest metal. I tutaj ten metal chciałbym wziąć. Jak tam nasze bobery? Nasze bobry się tu bawią, więc na razie bezproblemowo z nimi nie przejmujmy się. Lampki powoli zaczynają działać, tak, dokładnie. Będzie trzeba, tak, będę musiał niedługo zainwestować w więcej źródeł energii. A, i to jest pewne, to jest pewniak taki. No ale to na razie daleka przyszłość, powiedzmy. W ogóle, wow, zmarnowałem prawie całe drewno, nie? Więc musimy je szybko nadrobić, rąbanie drzewa. Tutaj macie to wszystko wyrąbać. Najlepiej bym się w sumie ucieszył. Okej, koloniści potrzebują... Jak to atak? Nie! I to całkiem mocny ten atak będzie. Okej, a wy nie możecie tu zostać i mnie bronić? Halo? To byłoby fajne, jakbyście no mogli mnie pobronić troszeczkę, nie? No dobra, przynajmniej mam nadzieję, że jak tam wasze potrzeby? Chcę rozrywki, no... Z tym nic nie zrobię, ale odpoczynek wam za to wzrasta, dobra. Tutaj wybiegacie, w ogóle... O, zaczyna się, dobra. Czy wy nie będziecie się bili? Naprawdę? Dobra, jest, padł. Oni sobie jedzą u mnie, nie? Dobra, widzę, że tu muszę w ogóle ścianę zbudować. Obrona albo worki z piaskiem też mogą być. Meble, obrona. W ogóle tak, struktury, tak żebym no nie zapomniał. Tu będzie ściana. Tu będzie ściana. Tylko że no na razie to mi zaczyna po prostu, wiecie, doskwierać. Czekajcie, weź do niewoli, szybko go weźmiemy do niewoli. Szybciuteńko do niewoli go. I jak to wygląda? Zajmij się transportem, zajmij się naprawianiem. Mogę to naprawiać przy okazji. Liczę na to, że da radę. Tutaj powoli sobie strzelają. I czy ty zajmiesz się teraz tak naprawą od razu? Dobrze, jest, możemy od razu to naprawiać. Więc to jest całkiem dobrze, strzelaj. Dobra, więc powoli jakoś się bronimy. Czemu tutaj nie mamy ściany? Nie rozumiem, dlaczego ściana nam znikła. Prawdopodobnie ją zniszczył nam ziomek. Czyli źle. Dobra, uciekają. Dobrze. Ty umarłeś, więc pół biedy. Dobra, ty jesteś ranny, więc ty cofnij się. Mamy pojmanego ziomeczka, więc powinno być... Wy sobie śpicie na ziemi, serio? Oj, goddammit! Co tu strzelają? Ej, ale dlaczego ty przeszedłeś przed... On sobie niszczy moje rzeczy. Nie skomentuję tego. Nie skomentuję tego. Handlarz surowcami to jest coś, co chyba bym chciał. Tak, przyzwij handlarza surowców. Zobaczmy, co ty mi masz w ogóle do zaoferowania. Wow, dobra. Cegłę, mogę ci cegłę sprzedać. Oczywiście. Metal, strasznie mało medykament. Nie, tego ci nie dam. Okej, czyli strasznie low ceny tu widzę są. Co? A, okej, to są zwierzęta, okej.
To są zwierzątka, więc zwierząt nie chcemy. Mogę kupić trochę drewna. Więc może to zrobię. Mogę tu wpisać liczbę po prostu? Chyba nie. Znaczy, czy ja chcę kupować? Tak, no dobra, trochę możemy kupić, żeby jakoś naprawić teraz rzeczy. Metal mogę sprzedać. Co ja tu mogę jeszcze sprzedać? Co ja mogę sprzedać? Co jest najważniejsze dla mnie? Mamy 3T. Okej, no potrzebuję trochę tego. Trochę tego potrzebuję, więc wezmę. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Na dobrą sprawę wszystko, dobra. Więc tyle jeśli chodzi o to. Dlaczego wy tu sobie śpicie po prostu? Charakter, potrzeby, więzień, trudność rekrutacji 99. No czemu by nie? Może na dobrą sprawę ja cię sprzedam. Tak, to jest dobra myśl, ja cię sprzedam po prostu w najbliższej możliwej okazji. A my nie mamy metalu. My nie mamy metalu i tak się zastanawiam. Chcesz rozrywki? No, rozrywka jako tako jest, więc nie narzekaj. O, halo kolego, medytuję, słuchaj, nie, musisz wziąć do niewoli tego kolegę. Okej, witam, bardzo witam, nie. Mamy dwóch w niewoli, więc jeśli będzie handlarz tylko, to możemy na tym zarobić troszeczkę. Więc będzie dobrze, ale ataki będą coraz większe i to mnie zaczyna obawiać. Teraz tak, mamy trochę drewna, trochę obniżony nastrój, no oczywiście. Nastroje będą obniżane, ale no trudno się mówi. Potrzebujemy więcej osób. Fajnie byłoby, gdyby udało się chociaż zrekrutować albo kupić kogoś. No, jakbyśmy kogoś kupili, to byłoby mega. I chyba tak będziemy chcieli zrobić. Choroba, infekcja. Toris? Co? Ktoś jest halo chory, czy coś? Tak, nie wiem. Zdrowie. Blizna, wątpliwości, ból pleców, zaćma. Nie. Ty też nie, okej. Nie, ty chyba masz tors, infekcja. Okej, no ale ja was nie mam zamiaru leczyć generalnie, więc jakoś tak nie martwię się o to. Panele słoneczne, więcej paneli słonecznych bym chciał, no ale i potrzebujemy dużo rzeczy. No okej, tam Trogo też ma jakąś tam infekcję, byle nasz główny kolega nie miał infekcji i to będzie dobrze. Czy ty zaczynasz kopać? Ja bym wolał, żebyście wy mieli inne priorytety, nie? Dobra. Ja w ogóle sprawdzę ciebie, charakter. Aj, ty masz dobre górnictwo, to ja ci nie zakażę tego. No dobra, zobaczymy, no zobaczymy, to wyjdzie wszystko w planie. No ja będę jeszcze na nich jedzenie marnował i to lepsze, serio. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ta opcja. Ale dobra, ta wieżyczka na razie siedzi. Opuścił, dobra, handlarz z surowcami opuścił nas. Mówi się trudno. Teraz tak, zastanawiam się, co dalej powinienem zrobić tak na dobrą sprawę, bo... nie mam pomysłów, dobra, ty tutaj coś robisz, nie? No, kompletnie nie mam pomysłów, dobra, charakter chciałbym twój. Ty jesteś górnikiem, ty dobrze strzelasz, dobrze budujesz i masz rzemieślnictwo, dobre. Czyli table, tak? Strzelanie i budowanie. Strzelanie, budowanie, dobra. Jak ty masz table, pacjent, myśliwy, no tak, jesteś inżynierem. Mechanikiem, górnikiem nie chcę, żebyś był. Kowalem, krawcem, artystą, rzemieślnikiem, tragarzem. Okej, czyli powinieneś się na dobrą sprawę skupić na noszeniu. W tym momencie na noszeniu, skoro masz takie rzeczy pododawane. Wizytacja, oczywiście wy mi nic nie dajecie, więc za bardzo mnie nie interesuje ona. Ty powinieneś w ogóle tak naprawić to. Nie ma czugom. Chciałem. A nie, ja tu mam full naprawione. Dobra, nieważne. Te ściany mógłbym naprawić na pewno. No i te. Boże, mogliby się zająć tym noszeniem tych rzeczy. No naprawdę by to ułatwiło i w ogóle strasznie.
Dobra, tu nam przeszkadza to, czy zablokowany jesteś, też jesteś zablokowany. Aha, okej, dobra. Nie mogę teraz nic za bardzo zrobić, potrzebuję jak najszybciej mieć tego tragarza, obszar polecenia. Anuluj to, anuluj wszystko. Chciałbym, żebyś to anulował. Naprawdę, no, jakbym mógł dawać tylko, znaczy mógłbym ustawić w sumie na chwilę, żeby jedna osoba zaczęła, była tylko tragarzem. I to może być jakiś pomysł w sumie, nie? Chociaż teraz powinien ktoś zacząć nosić te wszystkie rzeczy, tak mi się wydaje. Tak, ty zacząłeś nosić to, więc jest dobrze. Ty tu pochowasz, tak, i idziesz, co idziesz, co ty idziesz robić? Idziesz spać, czy... Aha, medytujesz. No dobra, ale liczę na to, że zaraz zaczną nosić. Dobra, tutaj wycinają nam rzeczy. Dobra, i ty wycinasz. Ty wycinasz, okej. Wy zaczynacie wycinać to, więc myślę, że powoli zaczną też nosić te rzeczy. A i taką mam nadzieję. Ej, czy ty polujesz na coś, na co ci nie kazałem nawet? C anuluj, czy ty masz więcej rzeczy? Mam nadzieję, że więcej nie masz celów już. Ale dobra, słuchajcie, jeśli wam się odcinek spodobał, łapa w górę, komentarz i do następnego, trzymacie się, no i cześć.